Środa Popielcowa jest bramą wprowadzającą nas w okres Wielkiego Postu oraz kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Po raz kolejny w naszym życiu chcemy podjąć drogę pokuty i nawrócenia, aby umocnić w nas otrzymany na chrzcie świętym dar wiary. Kto wie, może znów się zlituje i pozostawi po sobie błogosławieństwo plonów na ofiarę pokarmów i płynną dla Pana. Bo... Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą jak obłudnicy czyną w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zmienia się charakter liturgii. Do wczoraj przeważał liturgii kolor zielony, z wyjątkiem wspomnień świętych, jak święta scholastyka, kiedy używaliśmy białego koloru, czy koloru czerwonego na wspomnienie męczenników. Dziś w liturgii pojawia się kolor fioletowy i te słowa proroka Joela, który zachęca nas i adresatów swojej księgi do tego, aby płakali, aby ubolewali, aby rozdzierali swoje szaty, chociaż nie te zewnętrzne, ale te wewnętrzne, aby rozdzierać swoją duszę, aby kajać się przed Panem Bogiem za swoje grzechy. Panie Boże, Ty przebaczasz ludziom, którzy się upokarzają i starają się zadośćuczynić za grzechy. Wysłuchaj łaskawie nasze prośby i udziel hojnie błogosławieństwa swoim sługom i służebnicom, którzy będą posypani tym popiołem.